Rzym konsekwentnie przez cały okres Republiki powiększał swoje terytorium. W III wieku przed naszą erą pod kontrolą Rzymu znajdowała się cała Italia, przez co stał się on jednym z najpotężniejszych państw regionu. Do rywalizacji o prymat w tej części Morza Śródziemnego oprócz Rzymu pretendowała potężna Republika Kupiecka Kartagina. Konflikt był nieunikniony. Na przestrzeni III i II wieku przed naszą erą między obydwoma państwami doszło do trzech wojen, które skończyły się klęską i całkowitym fizycznym zniszczeniem Kartaginy w 146 roku przed naszą erą. Jej rdzenne tereny przyłączono do Rzymu jako prowincja Afryka. Przez okres I wieku przed naszą erą pod panowaniem rzymskim znalazła się na wschodzie Grecja, Azja Mniejsza, Syria i Egipt, a na zachodzie Galia, Hiszpania i Brytania. Rzymskie granice w Europie zostały oparte o Dunaj i REN. Nad tymi rzekami, jako dużymi przeszkodami wodnymi, zbudowany został system umocnień granicznych nazwany limesem ułatwiał on ochronę terytorium państwa przed najazdami ludów barbarzyńskich podboje nie byłyby możliwe bez świetnej armii rzymianom udało się stworzyć wojsko które było najdoskonalszym narzędziem prowadzenia wojny czasów starożytnych armia posiadała ściśle określoną organizację podstawową jednostką był legion liczący ponad 4000 żołnierzy każdy żołnierz posiadał to samo uzbrojenie które zapewniały państwowe warsztaty Walcząc z wieloma ludami, Rzymianie zaadaptowali najlepsze typy uzbrojenia od swoich dawnych przeciwników i dostosowali je do swoich potrzeb. Rzymscy legioniści byli świetnie wyszkoleni i niezwykle zdyscyplinowani. Stosowany przez legion szyk był niezwykle elastyczny i umożliwiał bardzo ekonomiczne dysponowanie siłami w trakcie bitwy. Rzymianie stworzyli mocarstwo, które określamy nazwą Imperium Rzymskie. Drogą kolejnych podbojów udało się z Morza Śródziemnego stworzyć wewnętrzne rzymskie jezioro. Państwo podzielone było na prowincje, którymi zarządzali rzymscy urzędnicy. Porządku i bezpieczeństwa na prowincjach pilnowały stacjonujące tam legiony. Rzymskie panowanie niosło z sobą jednak i dobre skutki. Pierwsze dwa wieki istnienia imperium to dla większości prowincji okres Pax Romana. Czyli okres nieustającego pokoju, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Rzymianie wznosili w swoim imperium liczne budowle zgodnie z jednym uniwersalnym stylem. Całe państwo pokryte zostało siecią bardzo dobrych jakościowo dróg. Część podbitej ludności uległa procesowi romanizacji czyli porzuciła własne tradycje i kulturę, a przyjęła wzorce rzymskie. Od III wieku nad imperium zaczął narastać groźny cień najazdów barbarzyńskich Germanów, zamieszkujących ziemię dzisiejszych Niemiec i Belgii. W celu ich powstrzymania należało rozbudować armię, jednak olbrzymiej długości granice wymagały wielkich liczb żołnierzy. Cesarstwo wpadło w finansową pułapkę. Miało zbyt liczną armię, aby ją utrzymać, a równocześnie była ona zbyt słaba, aby zapewnić bezpieczeństwo granicom. Rosnące obciążenia podatkowe doprowadzały do niepokojów wśród ludności. Problemy gospodarcze potęgował chaos polityczny, związany z ciągłymi walkami o władzę. Ambitni dowódcy próbowali raz po raz sięgać po tron cesarski. Ciągłe walki wewnętrzne oraz najazdy barbarzyńców, które dotyczyły przede wszystkim zachodniej części państwa, doprowadziły do utraty znaczenia przez Rzym. Stolica została przeniesiona w IV wieku do zbudowanego przez Konstantyna wielkiego miasta Bizancjum, którego nazwę wkrótce zmieniono na Konstantynopol. Olbrzymim państwem było niezwykle trudno zarządzać, dlatego w 395 roku podjęto decyzję o podziale imperium na dwie części. Powstało cesarstwo zachodnio-rzymskie ze stolicą w Rzymie oraz cesarstwo wschodnio-rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu. Granicą podziału były wpływy kulturowe. W części zachodniej dominowała kultura łacińska, a w części wschodniej grecka. W IV wieku na Cesarstwo zachodniorzymskie spadła kolejna fala najazdów barbarzyńców. Spowodowana ona była naciskiem od wschodu plemienia wojowniczych Hunów na zamieszkujące w centralnej Europie ludy. Wydarzenia te historycy określili jako wielką wędrówkę ludów. Chociaż udało się ogromnym wysiłkiem pokonać Hunów, to osłabione cesarstwo uległo naciskowi Germanów. W ich ręce wpadła Italia wraz z Rzymem. W 476 roku germański wódz pozbawił korony ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa, kończąc w ten sposób dzieje Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Wydarzenie to zostało przyjęte jako koniec epoki starożytności.